Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i to wideo jest tylko dla lekarzy i to nie dla wszystkich lekarzy, ale tych młodych lekarzy, być może i Ciebie, którzy popełnili błąd i wybrali sobie złą specjalizację. I nie dziwi mnie to specjalnie, bo sam kiedyś wybrałem jakąś specjalizację zabiegową pod wpływem chwili. No potem po paru latach okazało się, że owszem, zdałem tak zwany pierwszy stopień specjalizacji, ale w ogóle się w tej profesji, w tej specjalizacji nie odnajdywałem i jakoś trzeba było znaleźć sposób, aby zająć się czymś, co mnie pasjonowało, czemu się mogłem całkowicie poświęcić. No i co zaczęło mi przynosić jakieś pieniądze, co było moją totalną pasją i dzięki temu odniosłem zarówno sukces zawodowy, jak i finansowy. I kiedyś było łatwiej, natomiast w chwili obecnej jedyną opcją zmiany specjalizacji jest, szczególnie w trybie rezydentury, jest jej przerwanie ze względu na stan zdrowia. I ostatnio odwiedziło mnie parę dziewczyn, lekarek, które niestety wybrały sobie ciężkie specjalizacje, typowo męskie, ortopedię, chirurgię. No i po prostu się do tego nie nadawały, szczególnie do tak zwanego dyżurowego trybu życia. Orzeczenie, jakie lekarz wystawia, znajdziesz w internecie, wystarczy tylko w Google wpisać przerwanie specjalizacji, orzeczenie lekarskie, jest gotowy wzór. Natomiast jakbyś chciał coś wiedzieć więcej, to po prostu skontaktuj się ze mną, maila też sobie tam znajdziesz w sieci, możesz wygooglować, chętnie udzielę Ci wszelakiej porady, jakiej tylko jestem w stanie udzielić. Najważniejsze jest to, aby nie brnąć w to, co Ci nie pasuje, tylko przyznać się do błędu, wyciągnąć jakieś wnioski, no i starać się o specjalizację, która będzie Twoją pasją, dzięki której spełnisz się zawodowo, finansowo i w jakimkolwiek aspekcie życia, byś sobie tego nie wymyślił lub nie wymyśliła. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, dzisiaj lekarz specjalista medycyny transportu, pierwszy stopień tam z różnych spraw zabiegowych, ale tak naprawdę się w ogóle tym nie zajmuję. Jeżeli chcesz coś dodać na temat tego wideo, zrób to w komentarzu. Jeżeli chcesz jakiejś takiej informacji osobistej, po prostu musisz się ze mną skontaktować osobiście, najlepiej w drodze jakiejś elektronicznej, na maila, tam na jakiś inny komunikator i chętnie odpowiem Ci na wszystkie pytania.